Hello, velorowerzyści, kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to bezprzewodowa grupa Wheeltop EDS TX. Jest to grupa napędowa uniwersalna, bo to, co mnie zaskoczyło, to to, że pasuje ona praktycznie do wszystkich rowerów i zaraz się przekonamy, bo mam tutaj taki bardzo ciekawy rowerek. Sorry za ten bałagan z tyłu, ale już sezon się zaczął i jest trochę rowerów na serwis. Więc rower nie jest nowy i zobaczymy, czy ta grupa jest na tyle uniwersalna, żeby to sobie ogarnęło. Na pewno ta grupa ma jakieś plusy, ma na pewno jakieś minusy. Dzisiaj będę chciał zamontować tą grupę na rowerze i zobaczyć, jak to działa, jak to funkcjonuje. Ja miałem trochę styczności z grupami bezprzewodowymi Shimano DI2 czy SRAM AXS. Nigdy nie był to jakiś test długoterminowy, no bo ja sam osobiście nigdy nie czułem jakiejś potrzeby, że taka elektronika jest mi potrzebna. Jak będzie, to będzie, jak nie, to nie. I powiem szczerze, że na samym początku myślałem, że raczej nie zamontuję w tego w swoim prywatnym rowerze, ale trochę przeanalizowałem parę kwestii i myślę, że ta grupa odczytowa jest godna uwagi i nie mówię, że nie. Może czasem faktycznie do mojego roweru to zamontuję i trochę pojeżdżę, bo wydaje się ciekawie. Ja mam bez grupę 105 mechaniczną i wydawało mi się, że ta 105 jest dla mnie wystarczająca, bo nie jest za ciężka i zawsze mi się wydawało, że grupy elektroniczne są dużo, dużo cięższe, a tu się okazuje, że wcale nie. Że te baterie to wszystko jest tak skonstruowane, że wagowo wychodzi lżej. Więc później przejdziemy do takiej delikatnej analizy. Teraz zobaczmy w ogóle, co to oferuje, co jest w zestawie. Może krótki filmik z niecodziennego rozpakowywania towaru i zaraz przejdziemy do dalszych kwestii. O ty! Opoliowany? No, jakie ładne opakowanie są te. Disc break? To te disc break pewnie tak ważne. Ty, no wspaniała rzecz ci powiem. Przynajmniej zapakowane. Jak? Prawie jak kampa. A kiedy ostatni raz kampę rozpakowywałeś? Tu, wysunąć trzeba. Człowieku, czekoladki. Pudełko to chyba bierę, ty. Zarabiaj bombę. Czekaj. Pudełko w pudełku, matrioszka. No, bo ty do góry nogami rozpakowujesz. Dobra, instrukcje obsługi to... To jest podkładka pod myśl. Podnieś. A to jest cała grupa. Ja myślałem, że tylko przerzuteczka. No kurde. Ale plastiku ma. No ładnie się wie. Karbonium. Carbon fiber. Carbon fiber. Tak jest napisane? Nie, no tak. Okay. Klameczka też ładna, ci ładna. Powiem. Carbon fiber. Zdrawne. To jest. Tu też jest carbon fiber. Aha, ale taka mocno wyginta. Taka? Człowieku, ale tu nie są ceramic speedy. Plastic speed. No pokaż tamto. No. No. Bo tamto ciężkie takie. Jak na hydrauliku, jakie to malutkie jest. No właśnie, też mnie to tak zastanawiało. Wiesz, tak to masz te Shimano, to taka bambuła przecież. Wielka. Bambuła. Tu taka, no, srem jeszcze większa bambuła, człowieku. No ale srem tak do góry, a tu... Ja chyba pozostawię te komentarze. No dobrze. Tak. A, już zarobione z jednej strony. Ty, ale ładne to, kurwa, no muszę przyznać, człowieku. No, jeszcze żeby działało, to już w ogóle by było cudowne. Parcy masz, czy to pokaż te parcy tam, kurwa. Trzeba parcy zobaczyć, bo to na pewno są fajne rzeczy. Tutaj. Ty, ale jakby było napisane Shimano, to bym już kupił. No ja bym się zastanowił. No dobra, kibel. No. Co to tam, nic ciekawego. A tarczy? No już bez przesady. No. Już? Można kończyć? Tak. Czekaj, jeszcze ostatnia bambuła. Aha, to trzeba nacisnąć dopiero, żeby się włączyło nagrywanie, tak? Więc tak, w zestawie dostajemy klamką manetki. Można sobie wybrać, czy ma być to pod hamulce hydrauliczne, czy ma być to pod hamulce mechaniczne. Same wykonanie dosyć ciekawe, zgrabne. Jeżeli ktoś się już przyzwyczaił do nowych standardów, na przykład szymanowskich, gdzie tutaj ta górna część jest bardziej wystająca i no jest to trochę bardziej szpetne, ale na pewno pewniejsze w trzymaniu, czy nawet jakimś tam chwycie aerodynamicznym.
ale jest to zgrabne, szczególnie, że tutaj na przykład przód jest wykonany z karbonu. Wygląda to dosyć ergonomicznie, fajnie to jest odgięte do zewnętrznej strony, więc to też wydaje się ciekawe. Mam nadzieję, że uda mi się to zamontować w najbliższym czasie w jakimś rowerze, aby faktycznie pojeździć na tym i zobaczyć, jak to się sprawdza w praktyce, bo to, że zaraz zamontuję to na rowerze i sprawdzimy, że to działa, no to jedno. Ale pytanie drugie, jak działają hamulce tarczowe hydrauliczne? Generalnie przypomina to standard szymanowski i nawet tutaj w zestawie dostajemy tak zwane oliwki. Zaraz zobaczmy, jak to wygląda. O, jest adapter, przód, tył, są zaciski, no mówię, to wygląda troszeczkę jak Shimano, a nawet bardzo podobnie. Szkoda, że to nie jest takie same jak Shimano, że na przykład można by było sobie podpiąć te klamką manetki do tego, co jest teraz obecnie, zobaczcie, jak to działa. No ale no wiadomo, inna marka, więc to też nie może zrzynać wszystkich patentów tak, jak to jest u kogoś innego. Jeżeli chodzi właśnie o patenty u kogoś innego, więc skupiając się teraz na samych tutaj elektronice, jest to trochę Shimano, jest to trochę SRAM. To, co ja szanuję na przykład u SRAMa, chociaż za bardzo na tym nie jeżdżę, ale bardzo mi się podoba, że SRAM jest kompletnie bezprzewodowy. Nie ma dodatkowego prowadzenia pod baterię, że musimy gdzieś to chować. Jest oczywiście lewa klamka manetka odpowiedzialna za przód. Jest jeden tylko przycisk, bo generalnie po co dwa? Tylko ma albo zrzucić, albo podciągnąć, a w dzisiejszych czasach jest standard oczywiście dwubiegowy, więc no, byłoby to bez sensu, żeby były dwie dźwigienki. Tył oczywiście sobie albo zrzucamy, bo automatycznie też jest ustawione już tutaj, że przód się przerzuca w pewnym momencie na górne. Jak się zrzucamy, no to sobie z powrotem tutaj wraca, więc spoko. Zaraz przejdziemy do konfiguracji. Patent bardzo podobny do SRAMa, aczkolwiek tutaj, jeżeli chodzi o baterię, nie jest ona jakby szybko demontowalna, bo w SRAMie wiadomo, tam jest jakiś tylko klik, naciskamy, wyjmujemy. Tutaj jest to zrobione szczelnie, jest obudowa gumowa, ale nie jest to zrobione tak, że możemy sobie to w każdej chwili wyciągnąć i wymienić. Same zaciski też są dosyć zgrabne, fajnie wygląda. Trochę mnie obawia to, że właśnie tutaj ten zbiorniczek jakby nie jest większy i jestem ciekaw, jak to będzie finalnie działało właśnie, jeżeli chodzi o hamowanie, ale no myślę, że raczej jest to przetestowane, sprawdzone i że raczej chyba z tym problemów nie będzie. Ale akurat za to sobie ręki teraz nie dam uciąć i zobaczymy w przyszłości, czy faktycznie to zamontuję w swoim rowerze. Jeżeli chodzi o wagę grupy, to same klamkomanetki z przerzutkami ważą 960 gramów, więc jest to dosyć ładny wynik. Mam zrobione jakieś statystyki, porównując na przykład do Shimano 105 i do SRAMa Forsa oraz do mojej obecnej 105, bo też właśnie byłem ciekaw, jak to mniej więcej wygląda. Bo budżet jest zbliżony do 105 hydraulicznej, zwykłej, a wagowo wychodzi naprawdę ładnie. Ale to przejdziemy później. Zobaczmy w ogóle, jak to działa. Tu mamy takie zgrabne patenty. O, proszę bardzo. No to jest technologia, a nie tam jakieś elektroniki. Tu się właśnie obawiałem, że ten test może nie być do końca dokładny, bo nie wiedziałem, jak będzie z przednią przerzutką, ale jak się okazuje, jest tutaj ten patent, czyli taki nie na obejmę, tylko nie wiem to nazwać direct mount, tak? To w tych czasach też to tak mniej więcej by można było nazwać, więc coś takiego na szczęście jest i mam nadzieję, że mi się uda zamontować tą przednią przerzutkę, żeby to zobaczyć, jak to działa, ale zaraz będziemy wiedzieć. Ja nie wierzę teraz, co ja tutaj robię. Co? Mieści się to? Kurde, już. No styk, ale się mieści, zobaczymy. Dobra. Tył też zamontowany. Chwila konfiguracji i powiem szczerze, że jestem już zdziwiony, ale to działa. What? Thank you.
Dobra, nie jest to nowy sprzęt, więc można wybaczyć trochę błędów, ale jakby dobrze pobawić się chwilę, pokonfigurować, to myślę, że będzie działać idealnie. Jeżeli chodzi o całą pierwszą taką styczność z konfiguracją, to dostajemy instrukcję obsługi trochę w języku chińskim, trochę w języku angielskim. Nie jest skomplikowane, wystarczy tutaj QR-em sobie pobrać aplikację, wejść, połączyć się po Bluetooth i tam są wszystkie ustawienia. Powiem wam szczerze, że aż mocno się głęboko tam nie zaglądałem. Wszystkie opcje są niestety w języku angielskim, szkoda, że nie ma polskiego, no ale może w przyszłości coś takiego się pojawi. Raczej nie jest skomplikowane, chociaż tłumaczenie to angielskie też nie jest super jasne. Ale najważniejsze, wybieramy ile biegów, jaki przycisk chcemy, za co, żeby było odpowiedzialne i możliwość kalibracji. I tutaj na początku, jak wybrałem 7 biegów, no to nie działało to od razu praktycznie w ogóle. Trzeba było chwilę pokombinować i po prostu na każdym biegu ustawić sobie skok, jakby, nie? Tu standardowo skok zaczyna się od zera, a żeby to w ogóle wszystko zaczęło jakoś funkcjonować i na przykład ten łańcuch, żeby mi nie spadał, no to trzeba było ustawić chyba wartość minimum 300 i tak później co jakieś 300, żeby to wszystko działało tutaj na każdym biegu. I działa to. O dziwo to działa. Więc jakby ktoś chciał sobie do swojej retro szosy zamontować coś takiego, to może. Ale oczywiście no nie wskazane, no bo retro to retro. Więc tutaj po prostu było to tak na bazie eksperymentu. Myślę, że przy nowych przerzutkach będzie się działo to dużo, dużo lepiej. Teraz przejdźmy do podsumowania i powiem wam szczerze, że jestem delikatnie zdziwiony, bo teraz wyświetlę wam tabelę, gdzie pokazuję moje jakby takie wstępne wagi i koszty, jakie się ponosi względem innych grup. I zdziwiłem się trochę, bo myślałem, że 105, którą mam mechaniczną, jest lżejsza niż napędy elektroniczne, a tutaj na plus jednak dla elektroniki. Licząc oczywiście same klamkomanetki, przerzutki i ewentualnie zaciski. Cenowo nie wypada źle, bo to jest około 2500, więc tak naprawdę bardzo zbliżone do grupy mechanicznej. Elektronika, jeżeli chodzi o Shimano z serami Force, wychodzi dużo, dużo drożej, ponad dwa razy, więc jest to różnica. Nie zdziwiłem się, ale najlżej wychodzi jednak Shimano i myślałem, że będzie to jakiś chwyt marketingowy, że będą podane wagi tylko i wyłącznie klamkomanetki z zaciskami będą po prostu lżejsze, ale finalnie się okazuje, że bateria wcale też nie jest jakaś ciężka, bo chyba waży 80 gram. No więc wychodzi finalnie najlżejszą grupą. Nie są też jakieś tam duże wartości mające duże znaczenie. Nie wiem jak działanie podczas jazdy, no bo to też co innego pokręcić sobie tutaj na stołeku, a co innego pokręcić w rzeczywistości. Ostatnio co wstawiałem film właśnie tego bicia lokalnego rekordu 200 km poniżej 5 godzin. Ja jechałem za chłopakami, którzy mają SRAMy AXS i Shimano DI2 i powiem szczerze, że byłem zniesmaczony jak to chodzi, bo co chwilę słyszałem tam jakieś zgrzyty, to że bieg nie chciał się wrzucić i przy SRAMie i przy AXS-ie. Więc tam akurat podczas tej jazdy siedziałem dużo na kolei, mogłem się temu przypatrzeć i powiem wam szczerze, że jestem trochę zniesmaczony, jeżeli chodzi o działanie tej grupy. Nie użytkowałem osobiście przez dłuższy okres, więc też mi ciężko się wypowiedzieć, ale jeżeli korzystacie z takich grup, to możecie śmiało pisać, czy faktycznie te przerzutki AXS i DI2 są tak genialne i niezawodne, czy faktycznie nie zawsze to działa tak, jakby to się chciało. Może to kwestia odpowiedniej kalibracji? No zobaczymy jak z tym. Zobaczymy. Fajnie, że tu można sobie wszystko skonfigurować, każdy jakby milimetr, bo to czasami też może mieć ogromne znaczenie. I cóż, ciekawa propozycja. Piszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Ja na początku pomyślałem, że nie zamontuję tego w moim rowerze szosowym, czyli Pafaro Rival w wersji Carnage, ale Kusi mnie to bardzo, więc jak będę miał trochę chwilę czasu, żeby tutaj pogrzebać, to może tak zrobię i będzie test taki bardziej długodystansowy. Piszcie co o tym sądzicie. A póki co, do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, piąteczka.